Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne 12 zadanie z matury podstawowej z maja 2020 roku. No i zadanie 12 mamy znowu z funkcji. Zadanie jest następujące. Funkcja f określona jest wzorem, że f od x równa się 4 do potęgi minus x plus 1. Dla każdej liczby rzeczywistej x mamy policzyć, co to będzie f od jednej drugiej. Tak? To będzie odpowiedź A, B, C, czy też odpowiedź D. I tak szczerze powiedziawszy, wcale to nie jest aż takie proste i oczywiste w sensie do wyliczenia, ale no, potęgi teoretycznie powinniście mieć ogarnięte, nawet te ujemne. Dobrze, co zrobimy sobie? Przepiszemy sobie najpierw tą funkcję, czyli mamy, że f od x równa się 4 do potęgi minus x, no i oczywiście tu na końcu jeszcze jest plus 1. A my mamy policzyć f od, to sobie pozwolę kolorkiem napisać, jednej drugiej. Teraz zauważcie, my tu mamy f od x, a tu mamy f od jednej drugiej. To znaczy, że w miejsce x, czyli w to miejsce, trzeba będzie podstawić po prostu jedną drugą. A resztę... przepisać. Kwestia jest tylko taka, że kto wie, co to jest 4 do potęgi minus 1 druga, tak? Rozwiążemy to sobie na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest taki, że czwórkę możemy zapisać jako 2 do kwadratu. A to jest do potęgi minus 1 druga. Potęga do potęgi, więc potęgi się mnożą, czyli będziemy mieli, że to jest 2. 2 razy minus 1 druga to jest minus 1. Natomiast 2 do potęgi minus pierwszej, żeby się pozbyć minusa, to ja muszę tą liczbę odwrócić. Jak odwrócę dwójkę, to jest po prostu 1 druga. A... 1 druga plus 1 to jest 1 cała i 1 druga i po zamianie tej liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy jest to 3 drugie. I to jest jeden sposób rozwiązania tego zadania. Drugim sposobem, może ja to zrobię na niebiesko, jest, najpierw pozbędę się minusa, ok? Czyli znowu czwórkę muszę obrócić, czyli to będzie 1 czwarta do potęgi 1 druga i oczywiście plus 1. No i teraz, kto pamięta i wie, to potęga 1 druga to jest nic innego, a może kolorkiem zmienimy, tylko tu sobie napiszę jeszcze plus 1, że potęga 1 druga to jest nic innego jak po prostu pierwiastek. Pierwiastek z jedynki to jest 1, pierwiastek z czwórki to jest 2, plus 1, no i znowu nam wychodzi 3 drugie. Albo tak, to jak woli. Tyle. Podobało się, łapka w górę, a ja zmykam do zadania 13. Cześć.